Piotr Herman, Szpiegul.pl, cześć! Witam Cię w ten cudowny, poniedziałkowy, rozświetlony słońcem poranek. Ładna pogoda u mnie, mam nadzieję, że u Ciebie również. Wczoraj, wczoraj o godzinie 24 zakończyła się um, ostatnia, ostatnia promocja, jaka miała związek um, z kursem CCSIF, czyli Podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu, CSI, Corporate Security Intelligence. <laughs> I coś mi siada głos, um, dziwne. Eh, eee, cmęchnąłem, mu nie lubię cmokać. <grymne> Dobra. Skończyła się 20% obniżka, właściwie to rezerwacja, ponieważ nikt nie musi za ten kurs płacić, dopiero wtedy, jeżeli zarezerwował. Dopiero wtedy, kiedy sprzedaż kursu się rozpocznie, o tym będę informował. I na tym skończylibyśmy na razie wszelkie dywagacje na temat kursu CCSIF, to znaczy ja będę o nim przypominał, ponieważ tematyka jest zacna i bardzo ważna. Ale o samym kursie to dopiero opowiem, yy, kiedy będzie ruszała sprzedaż. Sprzedaż będzie krótka, więc jeśli mimo wszystko wpadniesz na taką ideę, tak, kupię ten kurs, to będzie taka możliwość, tylko że już za 100% ceny. Yy, cena jest dostępna, także w stosunku oczywiście do tego, czym jest ten kurs i, i zawartości. <laughs> Dobra. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w 50% promocji, no i przez ostatni tydzień w 25% promocji polegającej na rezerwacji kursu. Serdecznie dziękuję tym, którym się udało. Gratuluję. Widzimy się na kursie. A, a teraz przejdziemy może do tematyki, e, którą chciałem dziś poruszyć. Dzisiaj w poniedziałek stworzyłem cudowną, cudowną infografikę. Pomarańczowa infografika, więc mamy do czynienia z SID, Self Intelligence Development, czyli Rozwój indywidualnego potencjału wywiadowczego, czy też samorozwój inteligencji własnej. Dzisiaj tematem SID jest niekonwencjonalne myślenie i brak jakiejkolwiek szablonowości. To jest klucz do sukcesu w robocie wywiadowczej, w całym wywiadowczym rzemiośle niekonwencjonalne myślenie niekonwencjonalne działanie bo jakakolwiek rutyna w tym właśnie zawodzie Dosłownie zabija i nie zrozum mnie źle. Rutyna jest dobra za biurkiem. Ale nie wtedy, gdy pracujesz yy, na ulicy, nie wtedy, gdy pracujesz z ludźmi, wtedy to się nie za bardzo nadaje. No chyba, że mówimy o nawykach, na przykład o druchowym sprawdzaniu, czy nie łazi za nami obserwacja, i tak dalej, i tak dalej. Bo gdy działasz pod presją, czyli w stresie, to zaczynasz działać instynktownie. I stosujesz stare metody działań i stare, znane ci rozwiązania. Albo, gdy jesteś perfekcjonistą, to w końcu sprowadzasz wszystko do starego modelu, a niekonwencjonalne myślenie wiąże się z tym, że tworzysz modele nowe. Albo nawet nie modele, tylko rozwiązania nowe. Jeśli chcesz wygrać, musisz myśleć i działać niekonwencjonalnie. Planując, rób to niekonwencjonalnie. Umysł, twój umysł musi być po twojej stronie. Dlatego trening kreatywności, trening twórczości jest tak, tak strasznie ważny. On musi stać się twoim nawykiem, a ćwiczeń jest naprawdę mnóstwo. Kreatywność to zdolność do tworzenia nowych pomysłów. Po prostu robienie czegoś, czego inni nie robią. A najfajniejsze jest to, że później, yy, często wydaje się, że to co było właśnie takie, no użyję słowa innowacyjne, tak, takie niekonwencjonalne, nagle stosowane szeroko, jakby, jakby istniało od zawsze. To jest fantastyczna sprawa. I jeszcze jedno. Dzięki kreatywności poznajesz dokładnie swoje ograniczenia i akceptujesz je. Ale na Twoich zasadach oznacza to, że znając swoje ograniczenia, zaczynasz je wykorzystywać. Przykład. Jeżeli musisz coś poprawić, w rogu pokoju. A jesteś niski. No to użyjesz drabiny. Proste. To jest ograniczenie. Które wykorzystujesz. No oczywiście. Niekonwencjonalnie pomyślisz wtedy, kiedy nie masz drabiny i użyjesz jakiegoś stołka bądź też jakiejś, Bóg wie jakiej piramidy z książek, która jednak zadziała. Bo chodzi o to, żeby było efektywne. Dlatego nigdy, nigdy, przenigdy nie tłum twórczości, nie tłum kreatywności. Ba, zachęcaj członków swojego zespołu. O zespołach jeszcze sobie porozmawiamy, więc to, to nie chodzi o taki zespół, że jo jest to oficjalny zespół. Nie, są ludzie, z którymi współpracujesz, tak? Yy, są te wszystkie, oj, 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 mastermindy. O mastermindach może opowiem, bo to ciekawa sprawa. Yy, mastermindy, takie grupy, nazwijmy to wsparcia, tak? I rozwoju, no to to w zasadzie na tym polega. To, yy, to też jest twój zespół, i zachęcaj członków zespołu do wykorzystywania kreatywności. Pozwól, by myśleli inaczej niż wszyscy inni na całym świecie. Najlepiej, jeśli ten taki najbardziej kreatywny w zespole yy, może również się inaczej zachowywać, że jest to akceptowane, ba! To jest nawet zalecane. Pozwól na to. Naprawdę pozwól na to. I nie tylko na etapie przed podjęciem decyzji. Ale i po niej, co nie oznacza, że jeśli jest jakiś plan, to wy się go nie trzymacie. Absolutnie nie, bo twórczo, kreatywnie, niekonwencjonalnie myśląc stworzyliście ten plan i teraz będziecie niekonwencjonalnie działać. No brzmi to nie jak jakiś czar, albo jak jakiś banał. Tak jest, tak jest. I jedno, i drugie jest prawdą. To nie jest banał, to nie jest czar. Tak działamy, tylko my sobie tego nie uświadamiamy. I dlatego to, co ja mówię, może brzmieć banalnie, ale nie jest. Po prostu nie jest. Chodzi o to, że życie jest znacznie bogatsze niż jakikolwiek istniejący plan. Znacznie bogatsze. Dlatego pozwalaj na to, aby każdy problem miał więcej niż jedno rozwiązanie. Dopiero wówczas zaczynasz dostrzegać albo nawet widzisz od razu to takie oczywiste rozwiązanie. Poza tym okazuje się, że wszelkie przeszkody, których istnienie wcześniej przewidywałeś, no w tym jesteśmy chyba mistrzami co do zasady, że te przeszkody wcale nie znajdują się na drodze wiodącej do celu, a są zupełnie gdzieś obok albo zupełnie na innej drodze, nie tej oczywistej właściwej drodze, którą wybraliśmy, na którą się zdecydowaliśmy. No i po prostu są bez znaczenia. Tak? Czyli okazuje się, że te wielkie wulkany na naszej drodze to są albo kretowiska, albo nie ma ich wcale, one są w zupełnie innym miejscu. I tu dochodzimy do zmian paradygmatów, o czym ja już mówiłem niedawno. Skreślasz paradygmaty, gdy widzisz wszystko zupełnie inaczej. Skreślasz przeszkody, gdyż ich nie ma i tworzysz własne zasady. Nie wiem, czy pamiętasz, jak mówiłem Ci, aby zawsze w relacji z drugim człowiekiem ustawiać się w pozycji sprzedawcy, a nie kupującego. To właśnie kreatywność, właśnie niekonwencjonalność pozwala nam na, zasto na zastosowanie tego właśnie triku. Jest jeszcze jedna istotna mm, korzyść z kreatywności: jest nią upór. Upór, odmówisz poddania się, a stanie się tak dlatego, że będziesz poszukiwał rozwiązania nierozwiązywalnego problemu. I to w sposób twórczy. Zobaczysz, że zaczniesz spotykać się nie o przeszkody, a o możliwe potencjalne rozwiązania. A chyba o to chodzi. Kreatywność też nie jest żadnym darem niebios. Nie jest, nie jest, nie wiem, żadnym wrodzonym talentem. Zresztą same talenty, co do zasady, one są przeceniane. Liczy się praca. Liczy się praca. Talent to jest wisienka na torcie. Jeśli jest. Ale jeżeli chodzi o kreatywność. To nie jest żadna, żaden dar, żaden talent. Nie znaczy, że nie ma takich ludzi, którzy się rodzą z taką kreatywnością, ale raczej oni rozwinęli ją we wczesnym etapie dziecięcym i, i pozwolono im po prostu na to, żeby do dorosłości ciągle z kreatywności korzystali. Ponieważ jest to umiejętność. To jest umiejętność. Kreatywność co do zasady w ogóle jest wpisana w naturę człowieka. No, od człowieka jaskiniowego, tak? Przeszliśmy aż do epoki, kiedy ja sobie siadam i wale w klawiaturę komputera, a co będzie w przyszłości? Będę tylko patrzał przed siebie i gałkami mrugał? Prawdopodobnie tak, a coś takiego może będzie. Nie wiem, science fiction. W każdym bądź razie kreatywność jest wpisana w naturę człowieka. Ona oczywiście, już powiedziałem, może być stłumiona, ale to wszystko. To jest umiejętność, którą rozwija się z każdym nowym rozwiązaniem. Dlatego trening kreatywności, trening twórczości powinien być drugą naturą twoją. Twoją. To wszystko powiedziałem, rozwija się z nowym rozwiązaniem. Aha, ale uważaj na co, na stres i na zmęczenie. Perfekcjonizm już mówiłem wcześniej to, uważaj na stres i na zmęczenie oraz na strach. Takie trzy elementy, takie w trzej zabójcy kreatywności. I teraz przy okazji. Ludzie, którzy są zarządzani przez strach, oni walczą jedynie o przetrwanie, nie są w stanie wymyślić czegokolwiek nowego. Tam rutyna jest w ogóle. I, i, i jedynym kołem ratunkowym. Jeśli. Jeśli tylko dobrze ty. Do, czujesz się w środowisku, gdzie panuje ład, porządek, to nie zmuszaj się do być jakimś innym. Wyrządzisz krzywdę sobie, wyrządzisz krzywdę swojemu otoczeniu, ludziom wokół ciebie. Nie bądź nieliniowy, nieszablonowy. Nie bądź yy, kreatywny. Bądź, bądź taki prosty, zgodnie z przepisami, z zasadami. Nie zrobisz sobie, ani innym krzywdy. No tak to już jest, że są tacy ludzie, w którym ład i porządek bardziej pasuje, i są tacy, którzy ciągle, ciągle szukają kreatywności. To jest awers i rewers tego samego, i, 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 i dochodzi do tego, chodzi o wypośrodkowanie tego. Nowe rzeczy tworzą się właśnie na krawędzi tej rutyny, porządku i chaosu, <grytanie> ale oczywiście uporządkowanego chaosu, fajnie to brzmi, nie? Chaosu i niekonwencjonalnego myślenia, niekonwencjonalnego działania. Wtedy, wtedy wszystko się rozwija, idzie naprzód. I tak właśnie jest w rzemiośle wywiadowczym i jego indywidualnym wykorzystaniu. Niekonwencjonalność nie jest dla każdego. Powiedziałem, ale jeśli ty chcesz rozwijać w sobie te cechy i nie są one sprzeczne całkowicie z twoją wewnętrzną psychiczną konstrukcją, zacznij trenować kreatywność, zacznij trenować indywidualność. Puh, nie indywidualność. To się wszystko, indywidualność się rozwija sama z siebie. Zacznij kreatywność i twórczość. Twórczość. To jest bardzo ważne. W przyszłości będę podrzucał Ci ćwiczenia do treningu kreatywności i do ćwiczenia mm, twórczości. To jest bardzo, bardzo istotne. Na dzisiaj skończę, żeby nie przynudzać. Ee, życzę Ci bardzo miłego dnia. Słonecznego, cudownego, wakacyjnego dnia. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!